Witam w kolejnym odcinku naszego spotkania adwentowego pod tytułem Oczekujemy twego przyjścia w chwale. Zacznij wielbić Boga, wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć, i nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce Cię mieć. I kiedy ludzie będą przychodzić do Waszych wspólnot, do Waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli, przygotuj się na Jego przyjście uwielbieniem. Naszymi gośćmi są Maja i Krzysztof Sowińscy. Zapraszamy serdecznie do naszego studia. Witam serdecznie. Cześć Maju, cześć Krzyśku. Cześć. Szalom. Dzień dobry, dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry, szalom. Bardzo miło mi Was gościć. Bardzo dziękuję, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Zaprosiłem Was do serii Oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Słowa, które pewnie kojarzycie, prawda? No tak. jasne, że tak. Jasne. Wypadałoby, razy... ka każdy katolik to słyszał. W sensie no właśnie właśnie kojarzył. No. To, to jest rzecz, o, o której chcę powiedzieć, bo myślę, że, że, że to jest taka dość istotna sprawa, że słyszymy to wiele razy, ale czy to rzeczywiście do nas dochodzi i na tym chciałem się skupić i stąd nazwa tej naszej serii Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To chcemy podkreślić, że jesteśmy w Adwencie, czyli w tym e, okresie, Radosnego oczekiwania na, na Jego przyjście, na przyjście Chrystusa, i oczekujemy w chwale. Zaprosiłem Was, bo chciałbym z Wami porozmawiać o uwielbieniu, i kiedy myślałem o gościach, którzy mieliby się pojawić, to nie ukrywam, że, że Wasze nazwisko pojawiło się bardzo wysoko na liście. Dlaczego? Myślę, że to, co robicie, chyba do tego prowadzi. Wygraliśmy coś. Wygraliście casting, tak. Wygraliście casting na, na gości pierwszych. Słuchajcie, dlaczego, dlaczego od Was chciałem też zacząć? Przede wszystkim przychodzi mi do głowy Wasze nagranie Live Experience, On Wraca. i Nie wiem, czy to było celowe z Waszej strony, ale mam wrażenie, że, że końcówka tego nagrania przede wszystkim ma taki wymiar bardzo adwentowy. No, kiedy przystępowaliśmy do że tak powiem, układania tego projektu, to sami nie wiedzieliśmy, że to przybierze taki obrót i że to pójdzie w taką stronę, w zasadzie wołania o powtórne przyjście Jezusa, i, i w zasadzie, że cało kształt tego albumu będzie dążył do tego, żeby to, co wybrzmi najbardziej, to właśnie to wołanie takiej, takiego stęsknionego kościoła, który chce, żeby Jezus wrócił i zaprowadził sprawiedliwe rządy na ziemi. Tak. Krzysztof? Mm -hmm. No ja myślę <laughs> tak samo, nie? W sensie w trakcie, jak przygotowywaliśmy ten, ten projekt, to byliśmy skoncentrowani na uwielbieniu, ale właśnie te, to zdanie, o którym dzisiaj mówimy, że oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, no te dwie rzeczy, uwielbienie, czyli oddawanie Bogu chwały, jego przyjście, one są bardzo ze sobą skorelowane. Kiedy oddajemy Jezusowi chwałę, wtedy. On przychodzi. Może dzisiaj jeszcze nie tak, jak oczekujemy tego przyjścia, czyli jego powtórne przyjście, ale on i tak przychodzi i działa już teraz, już dzisiaj. I też no, bardzo mocno to, to się wiąże z tym, że jak wołamy, no to się dzieją rzeczy. Nie? To jest też związane z tym. Że my teraz nawet w tym czasie liturgicznym bardzo dużo mamy tych tekstów o tym, żeby przygotować drogę, tak? Że głos się rozlega na pustyni, przygotujcie drogę Panu, że, że wy, wyrównajcie gościniec, że niech w ogóle góry padną, doliny niech wstaną. I my tak to traktujemy jako taką poezję, która nas porusza, ale w zasadzie co to znaczy, wyrównać ścieżkę, żeby Bóg mógł przyjść? Pewne rzeczy jakby rozumiemy, co my możemy zrobić, czyli. Nawrócić się, nie wiem, proszę, <coughs> pójść do spowiedzi, i tak dalej, że to jest takie nasze osobiste wyrównywanie drogi. Ale też my, jako takie osoby, które chcą się uczyć takiego poruszania, właśnie w proroczym uwielbieniu, zaczęliśmy też odkrywać, że są pewne granice, że, że Bóg się właśnie domaga tego, wołajcie, bądźcie gotowi, szykujcie się. I my tak, okej, okay, tak się szykujemy, tak chcemy, i tak, o, tak, co zrobić, i tak chcemy zrobić coś jeszcze. I, I Duch Święty właśnie kieruje nas w stronę takiego uwielbienia, które nie jest śpiewaniem piosenek, żeby, że tak powiem, zrelaksować zestresowanych chrześcijan, tylko jest jakimś takim potężnym orężem, narzędziem. Jakąś taką po prostu w ogóle duchową maczetą, która toruje Bogu drogę w sposób niewysłowiony dla nas. W, w momencie, my mamy doświadczenie takiego uwielbienia, które nie było kontrolowane przez nas, tylko jakby oddaliśmy kontrolę i prowadzenie Duchowi Świętemu, a Słowo Boże też mówi, że. My nie do końca wiemy, jak się modlić, ale Duch Święty jest tym w nas, który nas poucza i w taki sposób aż niewysłowiony potrafi przez nas się modlić. I my właśnie uwielbienie takie muzyczne odkryliśmy czy muzyczne, w ogóle uwielbienie, ale akurat też w tej formie muzycznej, bo my tą ekspresję tutaj mamy to odkryliśmy, że, że to jest ta przestrzeń, właśnie torowania drogi, nawet w sposób, którego nie do końca rozumiemy, nie do końca jest dla nas uchwytny, ale czujemy jakiś taki w ogóle taką poświatę jakichś chwalebnych rzeczy, które się dzieją na backstage'u, kiedy no, się modlimy. Ale jeszcze ja się trochę zamotałem w moim ostatnim zdaniu, nagle wpadłem w dziurę, więc muszę dokończyć wątek, bo to, to zdanie, że oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, no to chwała, oddawanie chwały Bogu będzie towarzyszyło jego powtórnemu przyjściu, bo on powiedział do, do Żydów, że nie zobaczycie mnie, aż zawołacie błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Nie? Że Żydzi oddadzą chwałę Bogu wtedy, kiedy on będzie wracał. Kiedy Jezus będzie wracał, kiedy będzie przychodził jako mesjasz, jako ten, który jest królem, królem królów, panem panów. No i ta, ta atmosfera uwielbienia ogólnie też jest non stop w niebie, więc my, my w to wierzymy i to wyznajemy razem z całym Kościołem, dlatego też staramy się, żeby w naszym życiu mm, ta atmosfera uwielbienia była obecna także poprzez te formy muzyczne, ale wiadomo, że y, pierwszą, pierwszą tą ścieżką, pierwszym mm, pierwszorzędną rolę gra uwielbienie. O, pierwszorzędną rolę gra uwielbienie. Życiem. Nie? I, I cały Live Experience powstał z tego, że po prostu postanowiliśmy słuchać Boga i iść za tym, co On nam mówi. No i tak się zrodziła ta, ta płyta, ten album, choć tak naprawdę ta modlitwa kościoła żywa. Mm -hmm. uwielbienie ja, jest mm -hmm. już taką e, uwielbienie jest już taką w ogóle wisienką na torcie. Ja mam często takie poczucie, że że jeżeli całe nasze życie nie jest takie skierowane na Boga i nie jest nasączone Jego obecnością, i, i no to wtedy y, uwielbienie muzyczne będzie tylko jakimś wykonawstwem. Mm. Y, natomiast kiedy nasze życie, takie osobiste, to, to jak jesteśmy w domu, w pracy i, ta, i wszędzie, y, jeżeli ono jest nasączone Bogiem, no to wtedy to uwielbienie takie muzyczne rzeczywiście jest taką wisienką, która, kto, przez którą Duch Boży zmienia rzeczywistość. Powiem Wam, że słuchając tego nagrania, i oglądając go też, szczególnie tej, tej końcówki, tak jak mówiłem, miałem wrażenie, jakbym stał z chrześcijanami pierwszego wieku, którzy tak mocno czekali na przyjście i wierzyli, że to już lada moment. I takie poczucie zrodziło się we mnie właśnie po posłuchaniu i uczestniczeniu w tym wielbieniu, które, które prowadziliście. Ale to, co też mówicie, że, że do tego uwielbienia prowadziło takie wasze wielbienie wewnętrzne. Ta seria właśnie mówi o tym, że chcemy oczekiwać przyjścia w chwale i do tego oczekiwania, do tego przyjścia chcemy się przygotowywać też przez uwielbienie. I o to was chciałem zapytać. Nie o te muzyczne w tym momencie Wasze wielbienie, ale jak wygląda to Wasze wielbienie powszednie. Przyznam, że trochę odwołuję się do tej sceny z Maryją, kiedy ona po tym, jak dowiedziała się, że będzie matką Syna Bożego, udała się do Elżbiety no i tam zaczęła śpiewać Magnifikat, czyli ten hymn uwielbienia, niezwykle piękny. Była to, było to w sytuacji dla jej życia chyba też myślę, że niezwykle trudnej, jak w Waszym życiu wygląda takie codzienne, osobiste uwielbienie. Hmm. Ja mam tak, że jako mama dwójki małych dzieci to w ogóle jestem szczęśliwa, jak mi się uda <laughs> jakiś taki kwadrans pół godziny w ogóle na taką modlitwę, modlitwę, żeby posiedzieć ze Słowem Bożym i tak pobyć w Bożej obecności. Ale też um, bardzo lubię łapać takie momenty, że na przykład mogę wyjść do biura i tam niby wszyscy wiedzą, że ja coś tam mam robić w tym biurze um, konkretnego, a ja na przykład. Najpierw się modlę. I tutaj mogę sobie, nie wiem, potańczyć, też poskakać i z taką, z taką ekspresją, że mnie nikt nie widzi, tylko Pan Bóg po prostu uwielbiam. Ale też bardzo lubimy, jak się przemieszczamy. To w aucie słuchamy dużo muzyki uwielbienia też razem z dziećmi. I lubimy też szaleć w domu do muzyki uwielbienia razem z dziećmi. No a w Adwencie mamy tak, że gasimy światło. I śpiewamy. Śpiewamy pieśni adwentowe. Takie domowe przy, przy, Tak, przy świeczce. I później czytamy kawałek, może nie ze słowa, bo mamy dla, dla dzieci taką Biblię. I, i tam czytamy w, w taki przystępny sposób są historie. No i potem właśnie rozmawiamy trochę o tym. I jest czekoladka jedzona z mm. okazji adwentu. No, a ja, ja jeszcze do tego dorzucam bardzo ostatnio często i, i lubię bardzo, brewiarz, że po prostu uwielbiam Boga Jego Słowem, um, uwielbiam Go tym, czym, co, co pozostawił, modlę się tymi słowami i no widzę, jak to bardzo mocno do mnie trafia. Ale widzimy też taką potrzebę, żeby w ogóle wejść w jakiś taki stan wewnętrznego usposobienia tak, takiego kontaktu z Bogiem i, i takiego uwielbienia właśnie osobistego, to, że po, potrzebujemy po prostu uczynić nasze życie bardziej analogowym i odbodźcować się. Na przykład mamy teraz taki projekt, że chcemy w Adwencie ograniczyć ekrany, zwłaszcza wieczorami, żeby te wieczory były takie analogowe właśnie z jakąś książeczką duchową, brakuje nam tego i mamy takie poczucie, że to jest właśnie takie rozwalające i takie wybijające nas z tego takiego stanu skupienia na Bogu w którym byśmy chcieli i mogli być gdybyśmy się właśnie trochę bardziej odbudźcowali no i oprócz tego jeszcze jeśli chodzi o uwielbienie powszednie no to spotkania wspólnoty, nie? jesteśmy we wspólnocie żyjemy i, i, i tam też razem z innymi się modlimy, czyli jakby to ma wymiar zarówno osobisty jak i wspólnotowy to nasze uwielbienie powszednie tak myślę, żebym powiedział. Tak. Powiem wam, że zrobiłem ostatnio taką krótką ankietę wśród kolegów i koleżanek z RTCK i pytałem ich, co kojarzy im się z uwielbieniem. Padały różne odpowiedzi, ale taką najczęściej pojawiającą się, poza Marcinem Zielińskim oczywiście, to była radość. Mhm. Czy u was też doświadczacie czegoś takiego, że, że to uwielbienie prowadzi do radości? Bo często mam wrażenie, że nawet mi kiedyś, gdy myślałem o uwielbieniu, to, to kojarzyło się to właśnie z rękami uniesionymi w górę, z, z właśnie z uśmiechem na twarzy, z, z muzyką przede wszystkim. A jak w takiej sytuacji, gdy, gdy właśnie jestem w domu, jestem z dziećmi, nie mam czasu na to, żeby, żeby na tę modlitwę gdzieś tam się udać, prywatną, czy, czy w takim życiu? Też Pana Boga można uwielbiać i z tego czerpać radość, która jest przemijająca też? No jasne, że tak. Wielokrotnie myślę, że byłem w takiej sytuacji, kiedy właśnie rano zwaliło się na mnie 500 tysięcy rzeczy, tu, tu się coś dzieje, tutaj dzieci płaczą, tutaj coś trzeba zrobić, trzeba szybko wyjść i tak dalej. I nie zdążyłem się pomodlić. No, ale jadąc gdzieś na spotkanie, 10-15 minut odpalam uwielbienie i po prostu trwam w tej obecności, modlę się w językach, uwielbiam i wychodzę i już jestem naładowany, nie? choć oczywiście zachęcamy do tego, żeby ten czas rano starać się spędzić, wiadomo, z Bogiem, i, i myślę, że się da. Choć często to jest kosztowne dla nas, szczególnie jako rodziców, że musimy, nie późno poszliśmy spać, to wcześniej musimy wstać, wcześniej od dzieci. Akurat my mamy tak słodkie dzieci, że wstają po dziewiątej, więc wstać wcześniej od nich to nie jest problem, no ale nie każdy ma taki luksus, więc, więc no, nawet w tej właśnie prozie życia, tak przy zmywaniu naczyń, czy podłogi, czy czegokolwiek, też można Boga uwielbiać, i myślę, że naj, najważniejsze to jest to, żeby mieć takie nastawienie, że uwielbiam go pomimo, bo mogę mieć wiele wymówek, że o nie mam teraz skupienia, nie mam czasu, nie mam tego, nie mam tamtego, nie mogę, nie umiem. E, pomimo tego wszystkiego, pomimo tych wymówek, pomimo tych pokus czy, czy słabości, jeżeli ja się decyduję na to, żeby uwielbiać Boga w tym czasie, jaki mam, a mam różny, to ta radość jest tego owocem. Pomimo właśnie. I ja często mam takie doświadczenie, że na przykład, nawet ostatnio miałem trochę gorszy dzień, większość dnia. Oczywiście rano się modliłem i tak dalej, ale mi to nie, nie, nie pomogło za bardzo wtedy akurat. No ale potem poszedłem do wspólnoty i modliliśmy się razem i jakoś wyszliśmy w takie miejsce, w którym tą radość znowu odnalazłem. Nie? No i taki I... miał humorek, jak wrócił. Tak, i, 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 i byłem zadowolony, <noise> więc teraz ktoś powie, to są emocje, emocje. No, no, no nie, no ja już trochę, że tak powiem, lat z tym Panem Bogiem jestem i uwielbienie raczej nie przychodzi tak emocjonalnie łatwo, w takim sensie, że Raczej moje, moje nastawienie, mój charakter, moje usposobienie mnie od uwielbienia odciąga niż przyciąga. Więc zawsze dla mnie to jest decyzja, żeby uwielbiać. I, I to jest zawsze jakiś koszt, że ja się wyrzekam tego, że o, teraz tak myślę, na rzecz tego, żeby uwielbić Boga i zazwyczaj w efekcie, choć nie zawsze wiadomo, bo różne są momenty, ale zazwyczaj w efekcie ta radość przychodzi. Ja też mam poczucie, że Bóg naprawdę zaprasza do takiej. E, intymności, w takim e, uwielbieniu e, w prozie życia. E, co mam na myśli, mówiąc to? No bo e, jeżeli e, jest się zakochanym, no to ja pamiętam, że jak, właśnie jak byłam zakochana, czy znaczy, no jestem, ale jak mieliśmy te początki, o matrygi, nie? E, początki naszej relacji, no to Jakoś cały czas się myśli o tej osobie, sprawdza się telefon, nie wiem, słucha się muzykę taką jakąś wspólną, żeby tak, tak być w, taki, w takiej łączności ze sobą, że tutaj ręce robią coś innego albo gdzieś tam, nie wiem, przemieszczamy się po mieście, ale w słuchawkach leci coś, co, co nam się kojarzy, że, że jesteśmy razem. I ja na przykład mam bardzo dużo takich playlist, gdzie mam takie pieśni, które są takie moje i Jezusa. I to jest takie nasze po prostu porozumiewanie się ze sobą. Więc ja nawet jak wiem, że, że teraz właśnie muszę gotować, zmywać i ogarniać pranie, to po prostu włączam w głośnikach tę muzykę, dzięki której moje myśli będą mogły być przy Nim. I to jest takie. Trochę romansowanie. I my jesteśmy właśnie wezwani do takiej, do takiej zażyłości z Jezusem, że on naprawdę, on się, on się daje znaleźć. Szukajcie mnie, a mnie znajdziecie. I szukajcie też mnie, dopóki ja się daje znaleźć. I ja naprawdę mam takie poczucie, że my jeszcze żyjemy w czasie gdzie Jezusa naprawdę można znaleźć łatwo. Można wybrać właśnie, żeby posłuchać to, albo jakiś podcast, który zbuduje moją wiarę, a nie jakieś pierdoły. Jakby bardzo dużo jest takich małych decyzji w codzienności. Czego ja posłucham? Czym się nakarmię? W efekcie czego bilans dnia wychodzi taki, że właśnie czujemy, że jesteśmy bliżej Niego, robiąc prozaiczne rzeczy. Albo właśnie jesteśmy rozdrażnieni, bo jesteśmy zmęczeni robieniem tych prozaicznych rzeczy. Że naprawdę ta, ta chwała jest ukryta i ta intymność, i to romansowanie jest ukryte w takich subtelnościach dnia. I naprawdę, mając uważność na to, można to wyłuskać i w ogóle romansować cały czas. <laughs> Jedyny dopuszczalny romans w małżeństwie romans z Jezusem. O, oh, jest. Słuchajcie, chciałem jeszcze Was zapytać, bo tak jak zacząłem to spotkanie od, od takich informacji, że pewnie dużo osób, dużo chrześcijan gdzieś tam w swoim DNA ma to uwielbienie, bo chociażby będąc na przy świętej, to uwielbienie pojawia się wielokrotnie, ale ono nieczęsto jest przez nas uświadomione. Bardzo często w różnych rozmowach, spotkaniach pyta się, Prowadzący swoich gości, o to, jaki był moment przełomowy w ich życiu, y, gdzie coś się zmieniło, w, w jakim był ten moment kluczowy ich nawrócenia. A ja wam Was chciałem zapytać, czy był taki moment w Waszym życiu, kiedy zaczęliście świadomie uwielbiać? I czy jest jakaś taka granica, że, że od tego nieświadomego uwielbienia nagle y, ta świadomość przyszła, i, i co się potem stało? No, u mnie to był efekt nawrócenia, bo wstąpiłem do wspólnoty uwielbienia. Więc to były początki, ale szczególnie pamiętam jeden moment, kiedy nie wiem, ile już przyjeżdżałem na spotkania, drugi, trzeci miesiąc, czwarty może. I pamiętam, że miałem bardzo zły humor i byłem w ogóle taki, że, że mi było źle. I przyszedłem do kościoła i powiedziałem sobie: Nie będę uwielbiał dzisiaj, bo nie mam humoru, nie mam na to nastroju, nie chcę. Nie? I pamiętam to, że zaczęło się uwielbienie. I wszyscy wstali, zaczęli uwielbiać, podnosili ręce. Ja tak siedziałem i, i, i w takiej wiadomo pozycji, nie? Ja, ja jestem dzisiaj zdenerwowany na chyba Pana Jezusa. No nie wiem, jakie tam, już nie pamiętam, co tam miałem dokładnie w sercu, ale pamiętam, że nie chciałem po prostu, mówiłem, ja dzisiaj się pomodlę po cichu. No ale jak tak siedziałem obok nich, oni wszyscy stoją, podnoszą te ręce i, I uwielbiają Jezusa. To już po prostu po chwili nie wytrzymałem, nie? I to wszystko, co we mnie było, to po prostu pękło. I to był, pamiętam, taki pierwszy moment, kiedy to uwielbienie już nie było e, czymś, co przychodziło mi łatwo na tej fali nawrócenia, <laughs> tylko to był pierwszy moment, kiedy to faktycznie było decyzją. E, I ja wykonałem tą decyzję, pomimo tego, że wszystko we mnie mówiło nie, ale też zachęcony świadectwem braci, po prostu w to wszedłem. Ja miałam tak, że ja byłam ta pobożna całe życie. I ja też byłam ta zaangażowana, całe życie. Więc ja przez całe moje, można powiedzieć, takie pobożne życie, aż do momentu przełomu, który nastąpił na studiach, miałam takie poczucie, że ja coś robię dla Boga. Dał mi talenty, umiem śpiewać, umiem to, umiem tamto. No to ja po prostu teraz po prostu jakoś mu to oddaję. Czyli robię coś dla Boga. Więc w efekcie byłam dość taką y, bardzo pobożną, ale właśnie y, wypaloną i taką cyniczną osobą, bo cały czas miałam poczucie tego, że, że ja muszę Bogu dawać. Muszę dawać, muszę dawać, bo, bo, mam, bo mam talenty, bo mam możliwości, bo tyle jest potrzeb i tak daje, daję, daje. Daję. Ale też wtedy właśnie. Y, było takie zasługiwanie w moim życiu na Bożą miłość. Natomiast na studiach właśnie we wspólnocie charyzmatycznej, mieliśmy w ogóle na pustyni, mieliśmy formację opartą o książkę łaska i podczas lektury tej książki, <laughs> sorry, po prostu Bóg pracował na moim sercu i konfrontował kłamstwa, w które wierzyłam. I, I wtedy jakoś tak zaczęła się przedzierać do mnie ta prawda, że, że Bóg mnie kocha nie dlatego, że ja jestem pobożna i dlatego, że mam dużo punktów, tylko dlatego, że po prostu tak zdecydował i że właśnie na tym polega skandal darmowości, łaski, zbawienia, że to się po prostu bierze. Bóg to daje i to jest dar dany za darmo, niezasłużenie. I w momencie, gdy Jakoś przyszło objawienie do mojego życia na, na temat tego, że łaska naprawdę jest za darmo, a moje pobożne życie jest odpowiedzią na darmową miłość, a nie próbą zasłużenia na nią. No to coś takiego pękło w ogóle. Jakby ktoś filtr zmienił na Instagramie, i jakieś takie inne barwy moje życie przybrało, i, i, i zrobił się jakiś taki luz, jakaś taka w ogóle wolność, taka, taka radość. Naprawdę, kiedy my. Doświadczamy tego, że jesteśmy kochani bezwarunkowo, no to następuje jakieś takie zwolnienie, blokady, i, to, i taki przepływ zaczyna być swobodny, a nie jakiś taki kurczowy i w ogóle zatkany. Więc ja myślę, że na fali tego objawienia i tego uświadomienia, czym łaska jest, z czasów studiów, czyli hmm, z 10 lat temu to będzie, to jestem na tej fali właśnie do dziś. I z tego wynika tak naprawdę wszystko, co robimy. Wszystko, co robimy, i też to, że my robiąc to, nie jesteśmy właśnie wypaleni i wydrenowani, bo gdybyśmy tylko robili to o własnych siłach, chcąc, nie wiem, właśnie wykazać się albo zrobić coś dla Boga, to byśmy naprawdę już byli wyczerpani dawno. A albo się tak lansować, jak to niektórzy tak. mówią, że to jest lans. A tak to mamy poczucie, <laughs> że, że my robimy te rzeczy z Nim, że jesteśmy Jego współpracownikami hmm. i wtedy zupełnie inne jest źródło siły i tak dalej. Wspomniany już przeze mnie Marcin w książce Chwała mu, jak uwielbiać, pisze o tym, że często może się tak zdarzyć, że gdy zaczniesz Pana Boga uwielbiać, to następuje radykalne przyspieszenie. Pewne rzeczy, na które czekalibyśmy latami, nagle dzieją się w trybie natychmiastowym. Czy macie jakieś takie wspomnienie czegoś takiego, jakieś takie doświadczenie właśnie konkretnego przyspieszenia w Waszym życiu, które jest owocem uwielbienia? Hmm, ja mam takie poczucie. Yy... Jedna jest taka historia. Ogólnie to mam poczucie, że całe moje życie składa się z takich sytuacji. Że ja gdzieś tak główkuję, co zrobić, żeby coś poszło szybciej, coś tam tego I potem jest nagle takie yy, Przestań się napinać, tylko choć po prostu stanąć przed Bogiem. I to jest takie trochę, można powiedzieć, o zrzuceniu odpowiedzialności na Boga, a, a tymczasem Bóg po prostu mówi, że e, naprawdę mnie dotyka bardzo ten psalm 127, zdaje się, że. Nie, niepotrzebnie kładziecie się zbyt późno spać, niepotrzebnie wstajecie przed świtem po to, żeby móc więcej pracować, żeby właśnie te, ten dom zbudować, nie? Że, że dopóki Pan domu nie zbuduje, to próżno się do, trudzą ci, którzy właśnie tak swoimi sposobami chcą, bo tym, których On kocha, to ym, nawet kiedy oni śpią, to On im daje to, czego potrzebują. I, i dla mnie Wybranie uwielbienia w momencie, gdy powinnam właśnie siedzieć i muszczyć, jakie strategie powinnam wdrożyć, wybranie uwielbienia w momencie mojej takiej niemocy i moich granic jest właśnie czymś zupełnie dziecięcym, jest czymś zupełnie w ogóle niepomyśli tego świata, jest po prostu czymś odlotowym, ale jest czymś jednocześnie głęboko duchowym, bo jest też pokazywaniem do kogo należy ziemia i w ogóle moje życie i moje okoliczności? I bardzo często jest tak, że kiedy ja właśnie kapituluję przed Bogiem i mówię: Dobra, już przestaję mużyć nad moimi strategiami, tylko po prostu będę Cię uwielbiać i będę się skupiać na Tobie. I, i, i nie będę zaprzątać moich myśli dłużej tymi rzeczami, które tak mnie zjadają, tylko jakby. Cała uwaga świata tobie się należy i moja uwaga też chce, chce, żeby się tobie należała. To wtedy rzeczywiście dzieje się coś ciekawego. W sensie Bóg spełnia swoje słowo. i jest powiedziane, że jeżeli będziecie najpierw szukać mojego królestwa, mojej obecności, wszystko inne będzie wam dodane. I często doświadczamy tego, że a właściwie, kiedy my szukamy tego Królestwa Bożego, u nas to się akurat wyraża tym, że dosłownie potrafimy rzucić wszystko i włączyć muzykę i uwielbiać, to wtedy rzeczy jakoś się same udrażniają, czasami nawet nie wiemy jak. I to jest jak tak jakby in general, jak to działa w naszym życiu, ale też ja miałam taką konkretną sytuację, jak byłam w ciąży z jazonem i on już miał się w ogóle urodzić, a się nie rodził i już tam któryś dzień. On się ostatecznie miał urodzić 13 grudnia, a urodził się 24 grudnia. Więc te 11 dni to było takie no chłopaku, idziesz, nie idziesz i, i taka, taka nerwówka a jednocześnie taka też lekcja zawierzenia. I ja wtedy naprawdę każdego dnia włączałam taką muzykę do hopsania, <grywania> uwielbieniową. I po prostu żeśmy tańczyli i skakali. I to często było przez łzy, że mówię, Boże, po prostu, no, rodzi się to dziecko, nie rodzi się to dziecko, już jest po terminie, a my chcieliśmy poród domowy, bo to musiała iść do szpitala i takie w ogóle. Yy, yy. I za każdym razem, jak zaczynałam się modlić, to się rozklejałam, a więc mówię, nie, no, nie mogę się tak rozklejać, więc wpuszczałam <gryw> właśnie muzykę uwielbienia i ona, ta, ta, jakby ta, to uwielbienie, ono nie sprawiło, że on się zaczął za pięć minut rodzić. Ale moje serce było zupełnie w innym miejscu, moja głowa była w innym miejscu i moje usposobienie duchowe było w innym miejscu. Byłam pocieszona. Trudno mi zrybalizować to, na czym polegała inność mojego takiego samopoczucia, ale też my, my ostatecznie właśnie on się urodził. Jakby to był wymarzony poród, ale no nie w domu, jednak w szpitalu, ale mam takie poczucie, że po prostu stało się tak, jak miało się stać. I ten czas. No i urodził spędzony... się w Wigilię, czyli jakiego jego ojciec. No właśnie, więc też w sensie, czas, ja. czas, który ja gdzieś tam przeżyłam na tym uwielbieniu, no to, to mnie bardzo mocno prowadziło przez ten czas, że, że ten poród nie był dla mnie taką jakąś porażką, że to zupełnie inaczej miało być, a jest tak. Nie miałam poczucia porażki, nie miałam poczucia tego, że jest nie po mojej myśli, tylko właśnie potrafiłam się jakby w Bożym Duchu zaadaptować do tego, co jest. I naprawdę m, taką radość z tego czerpać. Ja bym jak mogę, powiedział, możesz, że. Możesz, Proszę uprzejmie. że oczywiście uwielbienie przyspiesza wiele rzeczy, i ja mam takie doświadczenie, że często przyspiesza burzenie moich pomysłów. W takim sensie, że no, myślę, że wielu ludzi ma taki, takie podejście, że ja teraz pouwielbiam, a Bóg mi da to, co ja chcę. No, to ja mam doświadczenie, że Bóg mi daje, ale niekoniecznie tak, jak ja bym chciał, i niekoniecznie tak, jak ja bym sobie to wymyślił, ale jest dużo to lepsze niż tak, jak ja sobie to wymyśliłem. Więc uwielbienie bardzo przyspiesza Boże rzeczy, a to, co jest nieboże, po prostu burzy. Chociaż nie po to Więc, uwielbiamy, żeby to no się przyspieszyło. Więc jak idziemy za, za Jezusem, koncentrujemy się na nim, to też właśnie daje to wolność naszym, naszemu sercu. Żeby nie chcieć tego, co my chcemy, ale chcieć tego, co on chce. I myślę, że uwielbienie bardzo mocno to kształtuje też w nas, żebyśmy nie szukali siebie, ale szukali prawdziwie jego królestwa. I, i, I w efekcie po prostu widzimy, jak to królestwo się prze, prze, przejawia, tylko potrzebujemy właśnie odrywać się od siebie. Ja mam takie doświadczenie, że, że właśnie uwielbienie bardzo mocno burzy to, co we mnie jest niewłaściwe. I buduje to, co jest właściwe, czyli z serca Boga. Taki stretching duchowy. Mm. Amen. Słuchajcie, bardzo wam, bardzo wam dziękuję. Powoli będziemy zmierzać ku końcowi, ale jeszcze ostatnie pytanie, które mam do Was. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że oglądają czy słuchają nas osoby, które może nie mają doświadczenia uwielbienia, może nie są we wspólnotach charyzmatycznych. Może czasami to uwielbienie trochę im się źle kojarzy. Czy macie jakąś radę dla nich, jakąś sugestię, co w tym czasie. Adwentu, tego oczekiwania powinni zrobić, żeby jednak zacząć uwielbiać, żeby w ten sposób przygotować się na jego przyjście. Moja rada jest: przyjrzyj się Kościołowi. Kościół od dwóch tysięcy lat uwielbia Boga przez psalmy, przez właśnie liturgię godzin, i, i to jest coś, co no, wprost wychodzi z tradycji żydowskiej, i, i jednak to robi. I to w zasadzie jest takim bijącym sercem Kościoła. I to właśnie oddawanie chwały, modlitwa, uwielbienia i koncentrowanie się na, na Jezusie jest tą, tym sercem Kościoła od wielu, wielu lat. I myślę, że warto zaufać tej mądrości, która jest już od 2000 lat w Kościele. Że to Pan Bóg tą mądrość złożył, i, i warto po prostu się temu przyjrzeć i otworzyć na to serce i powiedzieć Jezusowi: słuchaj. Ja tego nie rozumiem, ale jestem otwarty I, i pokaż mi, jakie to ma znaczenie, pokaż mi w ogóle, czy to ma znaczenie. Może yy, właśnie poprzez książkę Chwała Mu Marcina Zielińskiego, może w, w, przez lekturę tej książki może ktoś zobaczy, yy, jaka, jak, jaka jest siła uwielbienia, jaki jest cel tego uwielbienia, co, co, jak to robić i tak dalej. Różne sposoby są jest właśnie Kościół, jest drugi człowiek, więc warto słuchać tego, co, co ten drugi człowiek też ma do powiedzenia, myślę. To się chyba też rozbija o to, co jest sercem uwielbienia. Myślę, że ludzie, którzy są sceptyczni i których wkurza ta taka ekspresyjna forma, właśnie bardzo skupiają się na formie. Że, że ci ludzie, ci, ci ludzie, charyzmatycy, odrębna ra, rasa ludzi, że oni te, te ręce podnoszą, że oni są w ogóle jacyś tacy to w ogóle nie jest nasza kultura. Nasza kultura europejska, prawda, wyważona, yy, jest, jest jakiś kanon, prawda? No ale mm, myślę, że nie ma co fiksować się na formie. Jakby sercem uwielbienia jest to, żeby Bóg był w centrum i ekspresja może być bardzo różna. Czasami Bóg dotyka mnie w tak. Na modlitwie osobistej, kiedy ja siedzę cicho i mam ręce wyciągnięte, tak, Bóg, Bóg przychodzi i po prostu robi coś na moim sercu, i ja wtedy się nie ruszam, żeby on mógł sobie to robić spokojnie. I, i to jest też jakiś rodzaj przeżywania chwały, ale. Kiedy ja na przykład wczoraj skończyłam takie, taką pracę, którą miałam i którą bardzo długo już tak żmudnie pracowałam, już miałam. Nawet Krzysiu mówi, kiedy ta praca się skończy, jesteś nieznośna, jesteś zirytowana. Tak było. I kiedy, wiecie co, i kiedy ja już dałam tą ostatnią kropkę, tą ostatnią spację, to mówię, Boże. Oh. I did it! I, I puściłam moją ulubioną pieśń uwielbienia w głośnikach i po prostu zaczęłam skakać. No bo myślę sobie, jakby czuję taką radość w, w sobie, że nie będę teraz mówić, wiesz co, jesteś w Europie i powinnaś podziękować Bogu skinieniem głowy. Nie, no po prostu, no nie, jest, jest pewna ekspresja, która, która jakby domaga się tego, żeby to wyrazić. Wiecie co, jak ja sobie myślę, teraz mamy mistrzostwa, tak? Jak patrzymy jak kibice, to już jest dość No, był, był, przykład, był, ale... mecz, był mecz Polska Argentyna, myślę, że każdy oglądał <grym> i słyszał, co tam się działo na trybunach. Przecież to są naprawdę Kurczę. dzikie rzeczy. Ludzie potrafią robić tak dzikie rzeczy z powodu piłki nożnej. I to nawet nie tyle, kiedy jest gol, ale w ogóle jakby cokolwiek się dzieje ale na prawej. Ale pamiętaj, co, co święty Jan Paweł powiedział, Jan no? Paweł II, że z rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza. Księga Herzjasza. Ale... No nie no, święty Jan Paweł II tak powiedział. No co? Ale chodzi mi o to, że, że wiecie, że my potrafimy naprawdę, nie wiem, albo jak w jakimś talent-show ktoś wygra, to jest, O oh my god, O oh my god! I, I ci ludzie robią tak dziwne rzeczy, więc myślę, Bóg mnie tak porusza, że, że naprawdę jakby nie będę się krępować, żeby wyrażać pewne, pewne rzeczy. Nie wiem, jak się popatrzy No to nieprzekonanych na, na pewno przekonałaś teraz, żono. Co? No by... Nie, chodzi mi o to, że po prostu pozwól Bogu cię dotykać i jeżeli to się domaga, żeby to jakoś wyrazić, to nie blokuj tego w sobie ze względu na jakieś konwenanse. O to mi chodzi. O to mi chodzi. No, Maria, też... Maria pogwałciła wszelkie konwenanse, śpiewając głośno, przynajmniej te europejskie, nie śpiewając głośno i jeszcze tam właśnie mówiąc, że wielkich stronca stronu. A, a pokornych wywyższa, i w ogóle, no to jest mocne też. No, ale też jak patrzę, właśnie na wierzących w Afryce, czy, czy chociażby, właśnie y, Żydów uwielbiających, no to, to naprawdę jest bardzo wiele kultur, które w sposób ekspresyjny uwielbiają Boga, i to, y, i to jest dobre, i to jest fajne, i można się po prostu tym zainspirować. Amen. A jeśli ktoś szukałby jeszcze inspiracji, to gorąco polecamy Live Experience, on wraca w całości dostępne na kanale Fundacji So in Sky. Gorąco tak polecam. Jest. Pewnie w linku znajdziecie, w opisie tego nagrania znajdziecie link do tego, a także zapraszamy serdecznie do przeczytania książki. Chwała mu jak uwielbiać. Jeśli ktoś chciałby poznać, czym jest uwielbienie i jak zacząć, to też link znajdziecie w opisie. Raz jeszcze Maja i Krzysztof Sowińcy dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się w rzeczywistości fizycznej już niedługo, a tymczasem życzę Wam owocnego przygotowywania się do przyjścia naszego Pana i wszystkiego dobrego. Trzymajcie Amen. się ciepło. Dziękujemy Maranata. z Bogiem. Zacznij wielbić Boga, wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć i nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce Cię mieć. Kiedy ludzie będą przychodzić do Waszych wspólnot, do Waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli. Przygotuj się na Jego przyjście. Uwielbieniem.